Dzień dobry moi drodzy, witam was w Wielkanoc. No ja nie mogłem usiedzieć w domu. Patrzę, ładna pogoda za oknem. No to chociaż się przejdę. Chciałem wam jednocześnie złożyć życzenia wielkanocne. Dużo zdrowia, szczęścia. No i co tu wam życzyć? No, spełnienia marzeń i realizacji, i dalszej realizacji w naszej wspaniałej pasji. A teraz dzisiaj może chciałem wam opowiedzieć o moim toporku, który kiedyś znalazłem w piwnicy po moim pradziadku. Pokażę wam zdjęcia przed robotą. Dwie osoby go miały. To jest właśnie stary toporek, to jest przedwojenny. Z tego co mi pradziadek kiedyś opowiadał. Skórę zrobił świętej pamięci Darek. Chociaż mam taką piękną pamiątkę po nim. Ja go zaraz ubiorę. No i czy jest według mnie kupować sens? Oryginalne Hultaforsy. Za Bóg wie ile pieniędzy. Czy lepiej naprawdę poszukać czegoś u dziadków w piwnicy i nadać temu drugie życie? No. Mi osobiście bardzo wygodnie się tym toporkiem pracuje i to jest takie moje uzupełnienie do mojego nożyka, który kiedyś mi polecił Olo. Bardzo ci dziękuję, przyjacielu, serdecznie. Nożyk naprawdę robi robotę. Wiele można tym nożykiem zrobić. A według mnie w lesie nie potrzeba Bóg wie jakiego ostrza. Obcowałem dużo z tymi nożami survivalowymi, ciężkimi. No, są dobre, robią robotę, ale czy to jest koniecznie nam potrzebne, żeby bytować w lesie? Z doświadczenia wiem, że już nie. No, tych nie pędznie. Według mnie to jest taka po prostu moda na wielkie noże, która przybyła z Ameryki. Ktoś musi mieć, nie wiem, nie wiadomo jaki ciężki nóż i od razu jest najlepszym survivalowcem. No, według mnie wystarczy zwykły, poręczny, mały nożyk i do tego taki toporek. Zaraz go ubiorę i wam pokażę, trochę się przejdę i no, rzucę wam jeszcze te fotki właśnie, jak on wyglądał wcześniej. Tak wygląda nasz toporek. Mam go wkręconego w imadło. Odkręcę. O, powinien wyjść. I jak wspomniałem, jest to pamiątka po moim pradziadku. Chcę go ładnie odnowić. I tu zacząłem trochę coś tam próbować papierem. Został wykuty. Można nawet zobaczyć takie ślady. Nie będę kupował nie wiadomo jakich drogich toporków firmowych. Taki toporek będzie mi idealnie służył ze względu na to, że to będzie pamiątka. Poprawię później trochę tą krawędź tnącą, rąbiącą, czy jak to się tam fachowo mówi. No i będę wam etap po etapie pokazywał aż do samego końca. Także zapraszam do oglądania. Naprawdę był bardzo zaniedbany. Sam go osobiście nie odnawiałem. Ostrze odnawiał taki youtuber Ninja Games. Robił kawał dobrej roboty, a skórę właśnie robił Darek świętej pamięci. Dużo mam pamiątek po nim. To jest jedna właśnie z nich. No i oczywiście robił mi też pochawkę do tego noża. Taki komplet. Dobra, idę się przejść do siebie na miejscówkę. Coś porąbiemy. Zobaczycie, jak taki toporek w ogóle pracuje. Dochodzimy na naszą starą, dobrą, uczciwą miejscówkę. Zobaczymy, jak woda z naszej studni. On trochę przyszło.
latem, jak jest sucho, to spada ten poziom wody, ale myślę, że podkopiemy w tym roku trochę głębiej. A wszak tu jesteśmy na naszej stacjonarnej miejscówce, to mamy wodę pod ręką. A tu jeszcze woda została. Pitna. Drewna też jest zapas. No i co, może trochę o naszym bohaterze dzisiaj opowiemy. O naszym toporku. Tak, filmik dzisiaj nagrywany z ręki. Jak już wam wspomniałem, nie chcę mi się do lasu chodzić z tym całym asortymentem. Ze statywami, z Bóg wie czym. To zabiera po prostu według mnie całą przyjemność bytowania i obcowania z naturą. To była główna przyczyna, dlaczego przerwałem nagrywać te filmiki. No. Z braku tego, że jak idę do lasu, po prostu nie skupiam się na tym, co robię w lesie. Nie mogę poczuć się wolny, tylko myślę o nagrywaniu i o targaniu tego całego sprzętu. Teraz będą mniej więcej tak wyglądały właśnie moje filmiki nagrywane z ręki. Może jakaś kamera GoPro z czasem. Też tak myślałem właśnie, że to może nie głupi pomysł by był. O, tu drabina się rozwaliła. Gdzie trzeba nową zrobić. Ogólnie nie wiem, czy tego nie rozbierzemy i czegoś nie zrobimy na ziemi. Jak widzicie, mamy mnóstwo trzciny. Powiązać jakieś snopy i coś stworzyć. Ale dobra, wracając do mojego bohatera, mojej najwspanialszej pamiątki po moim pradziadku, to jest jego imię. I według mnie naprawdę nie ma sensu zakupywać Bóg wie jakich oryginalnych toporków. Wystarczy naprawdę rozejrzeć się po domu i możemy odnowić sobie, nadać, dać po prostu drugie życie toporkowi, tak jak ja to zrobiłem. I według mnie sprawia to dużo większą satysfakcję, jak kupić gotowy już toporek. To była kowalska robota, podejrzewam, ten toporek. I on tak sobie ze mną chodzi. Wam pokazał, jak rąbię. Ale uwierzcie, że naprawdę jest dobrze naostrzony. Robi robotę, no. Takie uzupełnienie tego mojego małego nożyka. I ochrona na ostrze. Jeszcze do tego taka piła ramowa, ręcznie robiona. No taki podstawowy zestaw, no. Bo nowi, bo dużo nowych ludzi to zaczyna przygodę z bushcraftem, z survivalem. Po pierwsze, co to zaraz wielki, porządny nóż. A uwierzcie, żeby zacząć naprawdę obcować z naturą, bawić się w bushcraft, survival, nie trzeba naprawdę Bóg wie ilu pieniędzy, żeby zaczynać taką przygodę. Naprawdę wystarczy rozejrzeć się wokół domu, znaleźć sobie trochę narzędzi, na przykład taki stary toporek odnowić, koc wystarczy. Nóż też nie musi być naprawdę jakiś super za Bóg wie ile pieniędzy. Wystarczy drobny nożyk. Ja kupiłem ten mój. Około 50 zł dałem. Trochę go postarzyłem. Mam naprawdę dużo noży. SI, nie SI, NS1. I praca takimi nożami, no ja jest niewygodna, nie? Wolę osobiście mały nożyk. To mogę nim dużo więcej zrobić niż taką wielką kosą. No to tyle właśnie chciałem wam przekazać trochę historii o moim toporku. No i zachęcam do naprawdę kompletowania
ekwipunku z głową, bo naprawdę nie trzeba Bóg wie ilu pieniędzy, żeby sobie fajny ekwipunek skompletować, a wystarczy trochę chęci, pracy i można samodzielnie sobie dużo narzędzi zrobić. Dobrze, będę się z Wami żegnał. Jeszcze raz Wam życzę wesołych i spokojnych świąt. Filmiki, jak wspomniałem w poprzednim filmie, będą te części nagrywane na moim kanale. Więc do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji. Jeśli się podobało, proszę o zostawienie łapki w górę i do komentowania. Trzymajcie się, cześć!